Niestety sama w wodzie nie znalazłem, więc płyniemy dalej do Mordoru, tutaj w Wiedźmin 3 Dziki Gon. W poprzednim odcinku opowiadałem wam wiele ciekawych rzeczy, na przykład to, że nie będę się starał podczas nagrywania tej serii, że będę gadał dużo głupot i tak dalej. Potem okazało się to wszystko kłamstwem, bo postanowiłem, że no jednak po prostu nagrywam w tą serię w inny sposób, a nie tak, że się nie staram. Po prostu jestem tu bardziej wyluzowany, bo to Wiedźmin, każdy to nagrywał, to nie muszę tutaj być pod presją, że muszę pokazać grę jak najlepiej i tak dalej, bo prawie każdy w to grał i albo gdzieś widział przynajmniej, więc mogę tak jak za starych dobrych czasów, kiedy jeszcze tylko cały czas czarny humor był, jakieś głupie dowcipy i gadanie byle co na moim kanale było w każdej serii, to mogę wrócić do tych czasów i w serii z Wiedźmina 3 po prostu gadać głupoty cały czas i się przy tym dobrze bawić. Mam nadzieję, że wy też się dobrze przy tym bawicie. Witajcie z powrotem przy Zagrajmy Wiedźmin 3. Geralt, słyszysz mnie? Nie. Jak idzie? La 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 la, nie słyszę nic. To świetnie, odezwę się niedługo. Słyszeliście coś? Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Ta. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Ha. Kobieca intuicja. Co prawda trochę lepsza od męskiej intuicji, ale no... No wiecie, też nie jest idealnie. O kurde. Komitet powitalny. Utopcy są trochę jak taki Davy Jones. Niby nie potrafią na ląd, ale kiedy mają jedną nogę w wiatrze z wodą morską, to wtedy wszystko jest okej. Okay. Poza tym w poprzednim odcinku działo się wiele ciekawych rzeczy, na przykład teraz idziemy do Mysiej Wieży. Dostaliśmy magiczny kaganek od Keiry, który przywołuje zmarłe dusze i możemy z tymi duszami rozmawiać, albo ogólnie widzieć, co one robiły, czy coś takiego krótko przed śmiercią. W sumie za chwilę wam to i tak zademonstruję, to zobaczycie, to. I musimy zobaczyć, co ten alchemik, czy co to było, to już w sumie nie pamiętam. To była katastrofa rodzinna jakaś. Kto tu krzyczał? Przecież tu nikogo nie ma. Wszyscy tu nie żyją. Co to był? Tu nikogo nie ma. Co się dzieje? Jest tu ktoś? Halo? Jest tu ktoś? Zdziwiłbym się, gdyby ktoś tutaj był, ale słyszę kobiecy głos. Halo? Dama na ratunek? Nic nie słyszę. Nic nie widzę. To musi być dusza jakaś. Może to ten utopiec się przestraszył, bo takie obrzydale jak ja zobaczył. Chociaż nie Geralt? W książce zawsze mówili, że Geralt taki brzydki, w grze też zawsze, że Geralt taki brzydki, a w serialu taki przystojny jest żebrowski, a tutaj jest taki przyjemny, no, brodaty Geralt, który co? Wcale nie jest brzydki. Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Krótko trzymają te zachęcie. Jako facet potrafię docenić męskość i Geralt jest bardzo męski. Musisz być bardzo ostrożny. Nie tak jak Gimper. Co ja gada? Się bify zaczną zaraz jakieś. Ta na pewno. Bo tak to działa. Zgnilce. Lata cały czas koło nas. Czołówka YouTube'a o naszej drodze. Idziemy stąd. Okej, okay, zbliżamy się. Dziewiąte poziomy to trochę nie moje odloty. Chwileczkę, muszę przeszedłem Wiedźmina 3 dwa razy i ten quest to oznacza też robiłem dwa razy, to sobie przypomnijmy, jak to szło. Co prawda Keira nam to wytłumaczyła, ale ja nie słuchałem wczoraj podczas nagrania, więc nie mogę wam powiedzieć, jak to było z tą Mysią Wieżą. Mieszkał tu alchemik, który został zaatakowany.
Ta. Rodzinę chcieli mu wybić. Coś takiego. Zobaczmy. To zielone oznacza, że tam jest coś z kagankiem. Chwileczkę, kaganek najlepiej tutaj wyposażyć. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. No właśnie, chłopi przyszli go zabić. No, to tak to było. W tej wieży. To był chyba jeden z tych bardziej ciekawych questów. Ogólnie questy w Wiedźminie poboczne w trójce. Gramatyka. Całkiem ciekawe zostały zrobione. Jak to było? To zmarnuje teraz wszystko. Nie, to nie tutaj było. Opcje ustawienia sterowania. Nie ustawienia, co? Schemat mapowanie klawiszy. Kółko przewijania. Przełączanie znaków. Używanie przedmiotów pod ręką, F3, uniki, rzucanie znaków, przetocz się, wyzwanie wierzchowca, galop, zejście z konia, wydłużanie, chynurkowanie. Do użytku R, F, T. Miecz sterowy, miecz, zmiana zadania. Nie to, tarcza w gwinta. Alchemia. Mhm. Kółko, lewy, prawy, co? A tak silny, co? Jak to brak ataku silnego? Jak ja zrobię atak silny? Co tu się dzieje? Nie tego szukam. Poruszanie się... Ach, pieprzyć. Czy mogę użyć kaganka, kiedy... Spróbuję użyć kaganka od Kejry. No właśnie. Nie, nie używa go automatycznie. No problem jest taki, że moje kółko od myszki jest zepsute, więc... Znaczy, mogę tutaj jeszcze scrollować sobie niby, ale jak wciskam, to nic się nie dzieje, więc trochę taki problem, że nie mogę użyć teraz kaganka. Zabawne. Rozgrywka, nie, ustawienie sterowania, tu. Mapowanie klawiszy. Bieg, sprint, gdzie to jest? Lewy, włącz sprint, wyłącz sprint. Co tu się dzieje? Dlaczego teraz braki tu są? Już to było tu. Jak to ma już przepisane? A cholera z tobą. Interakcja. Atak szybki. Używanie wiedźmińskich znaków. No atak si... Używanie wiedźmińskich zmysłów. No też. Ach. To chyba nie jest przyjemne. Rzucanie znaku, przełączenie znaku, używanie przedmiotów pod ręką, czy to jest to? F3? Czy to jest to? Czy to jest to? To chyba jest to. F3, no. I tak trzymać. Green Lantern z DC Comics ma teraz przed nami... Schody odkryłem. A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. A ten tu? We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Co to za śmiecie? Zabili alchemika, a teraz są mu córkę pewnie. No, nie oszukujmy się, to Wiedźmin. Chcą mu córkę zgwałcić. Bo co innego chcieliby zrobić z kobietą w świecie Wiedźmina, prawda? Co tu się dzieje? Tak, to jest krytyka. Wiedźmin, który stara się być trochę za dorosły i wychodzi trochę, no... nieudolnie. To był cień przecież. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną.
A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Nie podobają mi się ci ludzie, którzy tutaj byli. Gdyby żyli, to bym ich zabił. Gdyby byli martwi, to bym... Co? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wczułem się za bardzo w rzeźnika z Blair Weekend, przepraszam. Ale szczury żyją nadal, po tylu latach. Chociaż kurde, nawet nie wiemy, kiedy to było. Może rok temu, może miesiąc, może tydzień? Dobra, tydzień to raczej nie, bo biorąc pod uwagę szkielety... Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Tap, 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 tap. Nie zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Leto jest alchemikiem, nie wiedziałem. Mirosław Zbrojewicz, jego cudowny głosik. Zupełnie jakbym Leto słyszał. Ale jako, że Leto nie zabiłem, to jeszcze go spotkamy. No wygląda na to, że córka się zakochała jego w jakimś wieśniaku, który jest jednak mimo wszystko miał dobre maniery. I wychowany i tak dalej, tak zwany Graham. A ojciec mówił, a wieśniaki to wieśniaki. Debile. Myślę, że w taki sposób chciał argumentować. To nie jest moje zdanie. Płacz, płacz? Gdzie idziesz? Zniknęła. A na balkonie co się działo? Tak ktoś drzwi wyważył. I ukrył Len. I co mi to daje? Teraz nie możesz tego zrobić. Nie skacz, że ty jesteś na wieży, bo spadniesz. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. Umarlaki? Masz na myśli ludzi, których ty zabiłeś? Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? A! Ja właśnie chciałem powiedzieć, co tu się dzieje, dlaczego tutaj taki świeży trup. A to jakiś włamywacz? Patrzył złoto? Gdzie to złoto? Dlaczego go nie mogę wziąć? Został zabity. Przez jakieś licho. Pewnie tu jakiś potwór grasuje. Jakiś Doppler czy coś takiego. Najgorsze potwory na świecie. Dudu Biberwelt to mój cel, chcę go zabić. Dlatego w ogóle gram w Wiedźmina, chcę zabić i Dudu Biberwelta. Uważam, że Geralt trochę w książce z nim i serialu no, zbyt miły dla niego był. A gówniarz zasługuje na to, żeby mu manto mieczem złożyć. Biedny Dudu. Żartuję. Dudu jest świetny. Lubię Dudu. Trzeba światło oszczędzać. Trzy łóżka. Cała rodzina spała obok siebie. No to całkiem dobry pomysł. W ten sposób córka nie może sobie skrycie zapraszać do swojego łoża żadnego typa. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? I tak się narodził seks w samochodzie. Na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Widzieliście? Obraz spadł. Czy to Keira wcześniej krzyczała? To całkiem możliwe. Ładne obrazy. To Nowigrad. O, wajcha. Do czego może służyć? Na pewno nie otworzy przejścia. Z pewnością nie. Wajchy nigdy nie otwierają żadnych przejść. O, kolejna. Ona też pewnie nic nie robi.
Wy chyba nie próbujecie mnie wkurzyć, co? Zagadka, która otworzyła ukryte drzwi, świetnie. Czy to jest laboratorium? W Tetrisie były fajniejsze zagadki, muszę przyznać. Wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. Halo? Ghostbuster na zamówienie? Dziennik czarodzieja Aleksandra. A to czarodzieja Aleksandr jakiś. Nie za bardzo chce mi się doczytać. Przynajmniej kiedy mamy tylko jedną stronę. Może jak znajdziemy wszystkie. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Ale teraz mamy czasu PiSu, Geralt. Czasy się zmieniły. Na dobre czy złe, to może ktoś inny odpowiedzieć. Ja się nie mieszam w to. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Skoro mówiłem, to pewnie prawda. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Włącz kaloryfer, otwórz drzwi, no nie wiem jak ci pomóc. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Ja tylko za pozwoleniem. Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Ta woda musieliśmy też? Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Rozumiem. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Źle miałem w głowie tą pamięć. Tą historię. To dziedzic się tutaj schował. Czy to ten sam dziedzic, który zabił swojego syna, bo był gejem? Jeżeli tak, to chyba dobrze, że nie żyje. Czekaj, on nie zabił swojego syna, tylko jego syn popełnił samobójstwo, bo ojciec go nie akceptował. Wszystko jedno i to samo. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Trucizna, co? Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Sokin, syny. Skrzywdzili cię?
Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Mocna historia. Szczury ją zeżarły, kiedy ona była sparaliżowana. A co się stało z czarodziejem? Też go zabili, no ale jak? Kiedy? Który trup należy do niego? Może coś znajdę przydatnego przy nim? Lód! Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Rozumiem, że wiele przeżyłaś, ale ja też mogę się obrazić i pójść. Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Specjalna. Córka dziedzica. A ty jesteś blond, Geralt. Co się... Kiedy ją ujrzał, stał się blondynem. To chyba musi coś znaczyć. To jest chyba klątwa drakona Malfoya. Jak mogę ci pomóc? Czytam Lucjusza. Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? Inny ukochany, o którym mówiłaś. Czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest Graham? Jest twój ukochany. Król z Kingquest. Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Naprawdę, Graham może być nawiązaniem, przynajmniej to imię, do serii King's Quest, gdzie król Graham, znaczy, no wiecie, król Graham, bohater i w ogóle stara Grasiery. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości i niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Kości? Jak myślicie, czy ten dziadek, ludożerca z Wiedźmina 1 jeszcze żyje na bagnach? I czy... zadowoliłyby go
Kości? Dobrze, czy nie ufam ci? O, to takie trudne! Dobrze. Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Biorąc pod uwagę, że ci ludzie przybyli tutaj, żeby mordować, co Graham robił między nimi? Mam wrażenie, że to taka strasznie dziwna historia. To chyba coś w stylu, że Graham pił ze swoimi kumplami w barze i narzekał na to, że tutaj dziedzic nie chce mu dać swojej córki za żonę. Trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. No, te. Się wściekali, że ten nie chce wydać mu swojej córki za żonę i pomyśleli: ej, Graham, wiesz co? Zrobimy żarcik, pójdziemy do wieży, podpalimy ją i w ogóle. A później wyszło spod kontroli i wszyscy chcieli zabijać i w ogóle. A pod koniec pijani kumple sobie pomyśleli: twoja narzeczona jest teraz przed nami, ale teraz to my zabierzemy jej cnotę, a ty możesz patrzeć. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi przez większość naszego życia, ale wiesz, są rzeczy ważniejsze od przyjaźni. Na przykład gwałt, takie rzeczy tylko w Wiedźminie, no. Nawet Berserk by takich rzeczy nie robił. Nawet Berserk. Śmiecie. Ty możesz żyć. Wydawało mi się, że krzyczeli, więc pomyślałem, że to ludzie zamienieni w szczury. To byłoby zabawne, prawda? Ale nie, no tak. Takie historie, gdzie wszędzie każdy jest skurwielem, no są zabawne, ale. No nie wiem, takie trochę też dziwne. Dark fantasy, co? Bullshit! To niby wszyscy ludzie to zwierzęta. Tak samo jak w każdym filmie zombie. Gdy zaczyna być niebezpiecznie, to wszyscy zaczynają się jeść nawzajem. Tu jeszcze coś jest. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Miłko! Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Miłko! Nie, Miłko! Miłko pieszy! Pieszy! Na ulicy. Ej. Co my teraz zrobimy? Powiedziałbym, że pójdziemy jeszcze do Grahama. Wow. Czkawka na zagrajmy. Tego też jeszcze nie było. Niedługo zacznę jabłuszka jeść. Glosariusz, gdzie to było? Co ja chciałem tu? Zadania? Nie, to jest inwentory, mapa, ekwipunek, książki. I to było tu. Mamy teraz obie strony. Dziennik czarodzieja Aleksandra, część pierwsza, wyniki badań ciągle należy uznać za... Mój Boże. Za dużo tego. Wyniki badań ciągle należy uznać za niemiarodajne. Oczywiście nie jest to spowodowane błędami metodologicznymi, lecz lichym i zawodnym materiałem badawczym. Mimo wcześniejszych zapewnień, wszerat
Nie jest w stanie dostarczyć mi wystarczająco zdrowych i silnych osobników do testów. Większość z nich to wyciągnięte z lochów, przygłodzone i zastraszone egzemplarze. Wiele czasu marnuję codziennie na mycie i odwszawianie ich, zanim choćby podstawią nogę w laboratorium. Sterylność przede wszystkim. I tak powstał pierwszy szpital. Jak udowodniła w swojej mało znanej pracy Marty Södergren. Nastawienie psychiczne względem leczenia może mieć znaczny wpływ na zwalczanie choroby. Niestety ochotnicy, których mi przysyłają, nie wykazują żadnego zrozumienia, a co dopiero entuzjazmu, dla chwalebnego dzieła, w jakim mają okazję uczestniczyć. To on w końcu robił jakiś lek czy coś takiego? Chyba tak. Chyba o to też chodzi Kejrze. Wydaje się, że badania uważają wręcz za część kary. Kilka razy próbowałem, choć żaden ze mnie mówca, uświadomić im, że przyczynią się do wyplenienia jednej z największych plag gnębiących ludzkość. Katriony? Katriona. Mam wrażenie, że niewiele zrozumieli, ale możliwe, że ich otępienie było spowodowane początkowym etapem choroby. Oczywiście... Szczepionki. Rozumiem. Oczywiście nie da się osiągnąć sukcesu bez znacznych poświęceń. Przeważająca większość z nich złoży swoje błahe mikry życia na ołtarzu nauki. Ba, nawet kiedy wreszcie odkryję lekarstwo, nie będę mógł zaprzestać wykonywać testów i liczba ofiar nie ulegnie zmniejszeniu. Nawet o poświęcenie jestem gotowy. Redański Glade, w imieniu jego mości... Króla Robala II, pana Warantu, schatuje tego osobnika na, będącemu w posiadaniu niniejszego Glejtu, na nieograniczone przekroczenie blokad na rzece Pontar. Jej! Pontar! Pontar! Pamiętacie Pontar? Lara milczy. To jest to, co zebraliśmy w poprzednim odcinku? Mhm. A gdzie jest druga część Glejtu? Glejt. Tu. Czarodziejskiego Aleksander, no. Gdzie ja byłem? Coś głupiego chciałem powiedzieć. Nigdy nie lubiłem szczurów. Nie chodzi nawet o te obsceniczne ogony, tylko ich żywą, niepokojącą inteligencję. Zawsze zdają się słuchać, kiedy człowiek mówi do siebie, a nawet rozumieć. Kilka dni temu przyłapałem się na tym, że zacząłem rozmawiać z jednym z nich. Wyjątkowo wielkim, czarnym samcem z oberwanym uchem. W pierwszej chwili ogarnął mnie lęk, że moje zachowanie znamionuje początki choroby. Ale to oczywiście niemożliwe, chroni mnie podwójnie wzmocniony immunitet. My nie wiemy nic o żadnych immunitach. Jesteśmy milicja. W porządku, pilnuję. Później doszedłem do wniosku, że to dość naturalny odruch. Czy raczej niedogodność, której trudno się pozbyć. Nawet najbardziej uczonym. Lubimy być milicja. Lubimy, by nas słuchano. Przyłapał mnie. Dlatego robię to zagrajmy, tak? Nie, ja lubię gadać po prostu. Ale też miło, kiedy ludzie słuchają. Chociaż w prawdziwym życiu akurat nie kładę taki nacisk, żeby mnie słuchano. Po prostu mówię. Odłożyłem czarnego szczura do osobnej klatki. Zawsze zdążę wziąć udział w testach, a póki co może dotrzymywać mi towarzystwa i obserwować. Zauważyłem, że z wielkim natężeniem wpatruję się w klatki z zakażonymi gryzoniami. Zwłaszcza tymi w ostatnim stadium choroby. To bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o towarzystwo, na lepsze nie mogę liczyć. Wszerat unika laboratorium i wyraził życzenie, aby jego córka również nie przesiadywała u mnie. Początkowo myślałem, że obawia się skandalu obyczajowego, co byłoby doprawdy śmiechu warte, ale wyjaśnił mi, że Annabel, tak się nazywała, zawsze była w wątłej konstytucji psychicznej i oglądanie chorych mogłoby ją przygnębić. Wieśniacy uczestniczący w badaniach przestali się do mnie odzywać. Nie wiem, czemu ma służyć ta demonstracja, ale tak czy inaczej marni z nich interlokutorzy.
Jest oczywiście ta kobieta, ale akurat jeśli chodzi o nią, staram się ograniczyć kontakty. Odludek, który boi się kobiet. Mój czarny szczur zdechł. To jest najsmutniejsze, co dzisiaj przeczytałem. Dziś rano znalazłem go zwiniętego w klatce. O nie... Szczurku! Parszywek! Miał odrapane ucho. Mógłbym zarazić się przypadkiem, ale podczas sekcji nie odkryłem u niego żadnej zmian chorobowych. Był też dobrze odżywiony, dziwne. Z medycznego punktu widzenia jego śmierć jest niewyjaśniona, co przyznaję. Nieco mnie irytuje jako naukowca, ale jak wspomniałem, nieszczególnie przepadam za szczurami. Ty śmiecił. Wkurza mnie ten gość. Było coś jeszcze? Czy była jeszcze jedna kartka dziennika? Interesuje mnie to teraz. Ej, no to tak z drugiej strony mam teraz wejść. No fajnie, no świetnie. Nie ma to jak dwójka drzwi z dwóch różnych stron. Tu nic nie ma. Hop, hop. Szczur, szczur, szczur. Tu jest jakaś szafa. Skrzynka. To coś. Szczur zdechł. O! Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Od wiedźmińskiego miecza zginęło jeszcze więcej. To jeszcze raz sprawdzimy tą wieżę. Tep-ty-tep-ty-dup. Wiedźmin, morderca. Zaklinacz! Nie wiem, jakim cudem Rosjanie przetłumaczyli Wiedźmin na zaklinacz, ale no, oni chyba zawsze byli dziwni, jak słyszałem. Nie mam własnego zdania. Znam kilku Rosjanów, ale oni wydają się być liberalni. Powiedzmy tak. Łagodnie mówiąc. Halo. Dzień dobry. Wiem, że już tu byłem, ale... Zamknij mordę. Będzie mi tutaj jakieś... wyrzuty robił, że dwa razy wchodzę do tego samego miejsca. Nie wierzę. Co się tutaj dzieje? Drzwi się same otwierają. Duchy wchodzą do pokoju. Co się dzieje? Halo? Tak, tak, nagrywam. Dziękuję. Dzień dobry. O, to zależy. No tak, no tak. Coś ważnego? Czy nie? Okej. Dobranoc. U mnie też są duchy, musicie wiedzieć. No dobrze. Nie ma tu niczego. Tylko dwie strony? Serio? Tylko dwie strony? Badziewie. Serio, tylko dwie strony. Heh. Skrzynka. I receptura. Jestem Geralt. Stoję na bardzo cienkich belkach. Mój ojciec był królem Sedesów. Można tu gdzieś bezpiecznie skoczyć? Swobodna kamera w Wiedźminie Trójce. To jest to, co zawsze wielbiłem.
A szkoda, nie ma Jaskra, który będzie mówił mi teraz, o, jak to u niego w życiu bywa. Szkoda. Ja. Gorąca kąpiel to jest to, co hobbitowi szczęście da. Tom Bombadillo, Tom Bombadillo, lo, 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 Tom Bombadillo. Skacz tu, skacz tam. Hobity pierścienia mu nie dadzą, la, la, la. Tom Bombadil to najlepsza postać z Władcy Pierścieni. Szkoda, że nie było go w filmach. Ale niestety, chociaż... Wyobraźcie sobie Robina Williamsa w Władcy Pierścieni, który gra Toma Bombadila. Bo chciałem powiedzieć, że chyba aktora by nie znaleźli, który pasował, ale no cóż... Robin Williams? Jako Tom Bombadil? To byłoby coś. Jim Carrey był za młody raczej na Toma Bombadila. A Robin Williams, kiedy jeszcze żył, to świetny był. No, po śmierci już nie mógł być, no, ale to głupie porównanie. Wtedy, kiedy jeszcze... No, świetny aktor w każdym razie. Tom Bombadil, też świetna postać. Chociaż biorąc pod uwagę, jak teraz Jim Carrey wygląda, z tą jego długą, siwą brodą, to całkiem możliwe, że może by się... Może byłoby fajnie. Tak kompletnie niepasująco wygląda ta broda u niego. I pewnie dlatego jest tak fajnie. Mogę się teleportować? Niestety nie. Tu mogę się teleportować. Musisz znaleźć drogowskaz. Rzeczywiście, zapomniałem. To gdzie jest drogowskaz? Tu jest. Nie, mapa. Mapa. Tutaj. No myślę, że szybciej będzie, jak się tam teleportujemy. A patrzcie, tutaj jest. Możemy użyć kaganka. Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Do gnoju, nie do boju, bym powiedział. Drogowskaz. No to lecimy. Stąd czy stąd będzie szybciej? Nie wiem, idziemy tu. Mam to przecież w nosie. Jesteśmy u Wisielców. Fararara, Odrin. Trochę mi się gra zaczyna przycinać. Strasznie mi się podoba, jak te drzewa w Wiedźminie Trójce tutaj się ruszają. Tak jak w Breath of the Wild mi się podoba, jak trawa się rusza przy wietrze, to mi się tutaj podoba, jak drzewa się przy wietrze ruszają. Jest to co prawda trochę zbyt szalony wiatr, ale no wiecie jak jest. Wszechbóg chciał 6 prosiąt, a ty jedno dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No, i co z nami będzie? Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary Wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Wszechbóg, powiadacie. Pierwsze słyszę. To jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać. A tu ni z tego, ni z owego z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Wszechbóg w opiece nas ma i od złego chroni. Właśnie widać. Dobry dich. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy.
A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. Ta, ty wyglądasz na takiego, który by w to wierzył. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. O ile dobrze pamiętam, to jest fajny quest. Ale na chwilę się zastanawiałem, czy naprawdę powinienem go teraz robić, ale skoro tak, to można. I patrzcie, i wchodzimy do piwnicy. I latać potrafimy. A oto i Wszechbóg, panie i panowie. Znaczy nie to. Co? Ktoś śmie niepokoić moją boskość? Ten tutaj. Geralt z Rivii, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić zsiadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. Cud! No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. Może i ta. Bo kim są w takim razie Freja i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Tylko że Freja i Melitele nie istnieją. Zadowoluj się skromnymi darami, albo zginiesz, Zaura, powtórzę im. Dobrze, powiem to. Ale kiedyś wyniosą cię stąd na widłach, zobaczysz. Nie jestem tym rodzajem Wiedźmina, który zabijałby każdego potwora, ale za to jestem tym typem Wiedźmina, który kradnie. Pewnie i tak nie jego. Skrzynki. Manuskrypty. Radowid V. Zwany Srogi, ma to ten, którego znamy, syn Wezimira. Ładne schody. Jak na taką ruinę. Co nowego? U Skubiego. Rozmówiłem się z Wszechbogiem. W 4 oczy. I co? Ulituje się nad nami? Nie. Niestety był nieugięty. Zaiste to pasterz, który jest surowy wobec swych owieczek. Nie potrafi się zgiąć, bo jest gruby. Przebor. Jego łzami nie przekonasz. Musimy spichrze do cna opróżnić. A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. Opium dla ludu. Może pójdziesz na górę zobaczyć, czy cię tam nie ma. Dobre. A ty już to robiłeś? Zajęty jestem. Dzień dobry. Schody. Zabijemy śmiecia. Bóg kryje się pod ruinami, przecież to jest nieuczciwe. Ma darmowy dom, a ja muszę czynsz płacić, kurwa mać. No właśnie. Tak przynajmniej ja bym powiedział. O, wargi. To oznacza, że jesteśmy w kropce.
Na pięści będziesz się z nimi bił, Geralt. Wiem, że jesteś biały wilk, ale one też mają zęby, a nie pięści. No co no? Wieś Rudnik! Czego za mną leziesz? Ja? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama. Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. I to niby ten wiedźmak dziwoląg? Dłubiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Ej! Widzisz to na plecach? To miecz. Mogę ci go pokazać. Śmierdzie. Graham, chcesz zobaczyć mój miecz? Chcę z tobą porozmawiać. Głuchyś, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem... Byłem na kolonicy. Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Zdejmuj koszulę, musimy cię ubrać na ślub. Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Ty głupku! Nawet ciała nie zabrałeś, śmieci cholerny. Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jako córka i zwykły cham. Dlaczego nie zabrałeś ciała? Nie chciałeś jej pochować, głupi śmieciu? To byś oszczędził wszystkim problemów. Powiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Zębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruła. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem! Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogu wie, co ja zrobiłem. Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Annabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko
Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Miło było, Graham. Nigdy się więcej nie zobaczymy. A wszystko dlatego, bo nie będzie możliwości. Jeżeli za mną się Anabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą, a teraz jest na wolności. No. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Pamiętacie, jaki miałem dylemat, kiedy wybierałem, czy mam pomóc jej, czy nie? Tak. Wiedziałem, że to się stanie, ale uważałem, że Graham powinien wiedzieć, jak to było naprawdę. Nawet jeżeli miałby zginąć. No wybaczcie mi. Teraz ginę przez szczury. Zamordowany. Na śmierć. Aaaa. Wyobraźcie sobie, że by chrząszcze tak atakowały w Gothiku. No. I po krzyku. Szkoda Grahama, ale wiecie, no. Uważałem, że to jest coś, co powinien wiedzieć, że powinien znać prawdę, jak to naprawdę wyszło. Nawet jeżeli to miało oznaczać jego własną śmierć. Czasem trzeba brać konsekwencje, bo... O, chwilę. Nie no, Wiedźmi naprawdę ma rację, każdy jest sukinsynem, nawet ja. Widziałem, że Graham zginie, a mimo wszystko to zrobi. No może Wiedźmi jednak ma trochę racji. Uważałem to za słuszne. Geralt, mógłbyś biec? Dzięki. Jeszcze porozmawiamy z Keirą. Myślę, że dokończymy z nią dzisiaj całą linię fabularną. To zrobimy najwyraźniej godzinny odcinek czy coś takiego. Chociaż nie zdążymy chyba wszystkiego zrobić. Ja zobaczymy. Na razie oddamy tego questa przynajmniej. La 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 la. Już jesteśmy blisko. A pogoda przepiękna jest. Lubię kolorystykę w Wiedźminie Trójce. Jak ona się zmienia tak z pogodą i te sprawy. Całkiem to ładne. Mogę iść na skróty przecież. Tędy! Zając! Wskoczył do króliczej nory. Alicja w Krainie Czarów. Dosłownie. Ogólnie, chyba o tym jeszcze nie mówiłem, ale wiele się w Wiedźminie zmieniło od początku, od wyjścia. Na początku, kiedy w 2015 roku wychodziło, to większość ikonek wyglądała inaczej, zostały one przerobione z czasem. Całkiem przyjemna sprawa, że trochę tam jeszcze takimi optycznymi rzeczami się zajmowali. Keira? Cześć. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego.
Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dobra robota. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Mam notatki, chcesz? No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Zgoda? Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Czyli jest trochę jednak więcej u niej do zrobienia, niż myślałem. Moi drodzy, przyjaciele, mam takie pytanie, retoryczne, ale jednak pytanie. Jaki interes Keira miała w tym, że... Zaczekajcie. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Co? Wiedźmińską znaczy się. Nie przerywaj. Powiedz mi. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Tu, ja. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Znowu? Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. No to zrobimy to w następnym odcinku, tak mi się wydaje. Ale cóż, jaki interes Keira miała w tym, że ta wieża zostanie oczarowana? Po prostu było nieprzyjemnie, że ma coś takiego obok siebie? Zobaczymy. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie.